Witam na kolejnej lekcji matematyki, gdzie powiemy sobie o funkcji kwadratowej. Zacznijmy od wzoru funkcji kwadratowej. Jest to y równa się ax kwadrat plus bx plus c. Tak jak przy funkcji liniowej, współczynnik a jest współczynnikiem kierunkowym i informuje nas o tym, czy dana funkcja jest rosnąca, czy też malejąca. Natomiast wolny wyraz, współczynnik c, informuje nas o tym, w jakim miejscu dana funkcja przecina się z osią y. Zacznijmy od omówienia a. Ważne jest to, że współczynnik a nie może być równy 0. W takim wypadku x kwadrat by się wyzerowało, zostałoby nam wtedy tylko bx dodać c i tak naprawdę stałoby się to funkcją liniową. Okay, zacznijmy od najprostszej postaci funkcji kwadratowej, czyli y równa się x kwadrat. Zróbmy sobie małą tabelkę x-ów, y-ków i tak, dla x za 0, y będzie 0. Dla x-a 1, y będzie 1. Dla x-a 2, y będzie 4. Dla x-a minus 1 będzie 1. Natomiast dla x-a minus 2 będzie 4. Zobaczmy sobie szybko te punkciki. Okay. Może to mniej więcej tak wyglądać. Z tym, że tutaj tego nie widać, ale ramiona funkcji, czyli ta część oraz ta, są sobie symetryczne względem osi y w tym przypadku. I teraz tak. Jeśli w tym przypadku a było równe 1. Jeśli zwiększymy a, na przykład do 2. Zobaczmy, co się stanie. Dla x 0 będzie znowu 0. Natomiast dla x 1 będzie to już 2. Dla x 2 będzie 8. Ta funkcja nam się, można powiedzieć, że zbliży, ramiona zbliżą się względem siebie. Czyli im współczynnik a jest większy, tym te ramiona będą, ta funkcja będzie bardziej spłaszczona. Natomiast co w przypadku ujemnego współczynnika a, y równa się minus x kwadrat. Zrobię kolejną tabelkę. 0, 0, ponownie. Dla x 1 będzie minus 2, dla będzie minus 1, przepraszam, dla x 2 będzie minus 4. Ok, teraz będzie ona wyglądać mniej więcej tak. O Jezu, trochę nie wyszło. No cóż. Okej. Okay.
czyli ramiona funkcji są skierowane w dół. Jest to funkcja malejąca, funkcja kwadratowa malejąca. Natomiast kiedy ramiona funkcji są skierowane w górę, jest to funkcja rosnąca. Jak widzimy na tych przykładach, współczynnik C jest równy 0, to też funkcja przechodzi przez punkt 0, 0. Jeśli teraz byśmy do tej funkcji tutaj dopisali plus 3, zobaczmy co się stanie. X, Y. Dla x 0, y będzie równy 3. Dla x 1, y będzie równy 5. Przepraszam, nie 5, tylko minus. Nie. 2. Cofnij. Plus 2. Dla 2 będzie minus 1. Co się stało z tą funkcją? Ona została podwyższona tak naprawdę o 3 jednostki w górę. Tak, i teraz przechodzi przez punkt 0, 3. Okej. Ważną rzeczą, jeśli mówimy o funkcji kwadratowej, jest tak zwana delta. Delta jest nam tak naprawdę niezbędna do określenia pierwiastków funkcji, czyli miejsc zerowych, tak, miejsc przecięcia się funkcji z osią x. Ok, deltę obliczamy z następującego wzoru. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Teraz tak, teraz zaczniemy pracować na może innej funkcji. Ok, f od x równa się 4 x kwadrat minus 3x dodać 4. Na początek jednak jeszcze muszę jedną rzecz określić. Chodzi o to, że delta tak naprawdę też nam mówi, jak dana funkcja wygląda. Chodzi mianowicie o to, że dla delty większej od zera będziemy mieli dwa pierwiastki. Tak. Dla delty mniejszy od zera nie będziemy mieli żadnych pierwiastków. Dla delty równej zera będziemy mieli jeden pierwiastek. Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że współczynnik A jest dla każdego z tych przypadków większy od zera. Tak? Czyli ramiona będą skierowane w górę. Dla delty większej od zera funkcja będzie wyglądała mniej więcej tak. Będzie przyczyniona oś x w dwóch miejscach. Dla mniejszej od zera ta funkcja będzie wyglądała tak. Nie będzie miała żadnego miejsca zerowego. Natomiast dla delty równej 0, ponumerujmy sobie, żeby lepiej to było widać, 1
2 oraz 3. To jest funkcja pierwsza, druga. Dla delty równej 0 funkcja będzie wyglądać tak. Może sobie tu ją podpiszę. Wykres funkcji nie tylko zmienia się w zależności od delty, ale również w zależności od a. Bo jeśli będziemy mieli jeśli będzie a mniejsze od 0, sytuacja będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Tu pokażę na to na tym dolnym wykresie. Tak, jeśli a będzie mniejsze od 0, delta będzie większe od 0, to znowu będziemy mieli dwa miejsca zerowe. Ale w będzie modele wyglądać tak. Dla delty mniejsze od 0 funkcja będzie wyglądać tak. A dla delty równej 0 funkcja będzie wyglądać tak. Jak widzimy, sytuacja jest troszeczkę inna. Ale myślę, że wszystko jest w miarę jasne. Ok, wróćmy w takim razie do naszej funkcji. Jak pewnie zauważyliście, zmieniłem ją troszeczkę po to, żeby wyniki były, powiedzmy, ładniejsze, bardziej widoczne, żeby to wszystko było. Ok, zacznijmy od policzenia niezerowych funkcji. Najpierw delta w takim razie. Liczymy wzorem b kwadrat minus 4ac. Kwadrat to będzie 16 minus minus, czyli daje plus, czyli będzie plus 48. Czyli delta równa się 64. Podwiasek z delty to będzie 8. Ok, teraz przejdźmy do miejsc zerowych. X1 to będzie minus b, czyli 4, dodać pierwiastek z delty 8 przez 2a, czyli 8. I x2 to będzie 4 minus pierwiastek z delty, czyli 8 przez 8. X1 to będzie 12 przez 8, czyli po skróceniu będziemy mieli 4, a tutaj 6, czyli 3 drugie. X2, czyli drugie miejsce zerowe, to będzie 4 minus przez 8, czyli 1. Druga, minus 1, druga. Ok. Teraz zaznaczmy sobie te miejsca zerowe. Zobaczymy, jak ta funkcja wygląda. Czyli pierwszy punkt będzie minus 1, druga, a druga, a drugie miejsce zerowe to jest 3, drugie, czyli gdzieś tutaj. Zasumujemy sobie ją tak mniej więcej, żebyśmy tylko widzieli, jak ona wygląda. Mniej więcej tak. W następnym filmiku powiem dokładnie, jak wyznaczyć wierzchołek tej funkcji, ale to następnym razem. Jeśli chciałem tylko wspomnieć, że w przypadku, kiedy będziemy mieli deltę równą 0, nie musimy liczyć obu miejsc zerowych, bo miejsce zerowe jest po prostu jedno i liczymy je wzorem minus b przez 2a. Czyli wtedy
Delta jest tam do niczego niepotrzebna. Nagram jeszcze jeden albo dwa filmiki z funkcji kwadratowej. Tu będziemy mówić między innymi o wierzchołku funkcji kwadratowej, ale również o zerach wiekta i tym podobnych. Ok, w takim razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.